O, stroje świąteczne! Jezu, stroje Mikołaja! Czekajcie, stroje świąteczne. Więc tak, czerwona piżama. Piżama w paski. Zimowa piżama. Aha, no dobra, okej. Świąteczna piżamka. Mikołaj. Elf. I pudding. I to jest wszystko darmowe. Zobaczmy, stroje Mikołaja, też darmowe. Strój złego Mikołaja. Strój brudnego Mikołaja. I wstrętnego Mikołaja. No czujecie, nie ma normalnego. Jest tylko zły, brudny i wstrętny. To ja chyba sobie wezmę ten ładny strój. Czekajcie, co to było teraz? Stroje świąteczne. Co polecacie? Czaty, co tam polecacie? Polecacie Mikołaja? Pudding najlepszy. No to wygląda, jakby ktoś mi coś zrobił na głowie i na plecach. Są jeszcze maski, ja wiem, zaraz zobaczymy te maski. Pudding. No ten jest taki, a nie, to też nie. To wygląda jakby jak z przedszkola, nie wiem. Takie przebranie z przedszkola, kurczę, mi się kojarzy. Zresztą kiedyś byłem przebrany tak w ten sposób, za krasnoludka. To pamiętam jeszcze. Mówicie pudding? Dobra, niech będzie pudding. Przekonaliście mnie. Będę chodził jak pudding. Oh my god, milioner. Tak, milioner pudding. Dobra, wyznaczmy sobie teraz cel na maski. Zobaczmy, czy są nowe maski, bo teoretycznie powinny być jeszcze nowe maski jakieś z Mikołajami, nie Mikołajami i takie inne. Śmieszne, dziwne. Także warto byłoby zmienić troszeczkę naszą twarzyczkę na jakąś weselszą. Kup najszybsze auto i zrób kolor świąteczny. No nie, no słuchajcie, no. Tych samochodów już mi tyle... Ja już tyle tych samochodów nakupiłem. Tyle, co niedawno się pozbywałem tego wszystkiego. Później znowu nakupiłem, sprzedawałem i tak, wiecie, co chwila. Co chwila coś. Czekajcie, tą maseczkę tylko sobie zaraz. Mikołaja maskę kupić. Zobaczymy, może być coś weselszego. Jakiś elf śmieszny, zezowaty na przykład. Że będzie zezowaty elf, to biorę zezowatego elfa. To od razu mówię, jeżeli będzie coś śmiesznego. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczmy jedną rzecz, przepraszam was na chwilę. Ja sobie tylko zerknę, bo ktoś mi tutaj coś pisze. Czy będą, czy nie będą, czy będą jacyś ludzie dodatkowi. Okej. Ktoś do nas dołączy. Ktoś do nas dołączy na live'ie. To już mogę wam powiedzieć. Dobra, wracając do gry. Świąteczne. Och. 40 masek świątecznych. Ej, czujecie to? Damian Więcek napisał, kup jacht. Serio? No chłopie, przed chwilą z jachtu przyleciałem. Dobra. Co to jest? Latynoska Mikołajowa. To bardzo jest dziwne. Czarna Mikołajowa. Biała Mikołajowa. Twardzielski elf. Spoko. Gangsterski elf, buntowniczy. Upa. Upalona Mikołajowa, czyli wiecie, taka ściaprana troszeczkę. Nietrzeźwa Mikołajowa. Stawiona. Przypalony indyk. Nie no, to super, no pewnie, że tak. Upieczony. Surowy. Jasny pudding. Co my tu mamy? Ciemny pudding, to już tak dziwnie wygląda. Ten brąz już tak podchodzi troszeczkę pod inny zupełnie przedmiot. Żula Mikołaja mówicie? Okej. Okay. Fioletowy świąteczny zapaśnik. Proszę bardzo, czerwony, biały, czarny, leśny, zielony, zły, brudny Mikołaj. Zły, marudny Mikołaj nawet jest. Chociaż to wygląda bardziej jak szympans. Posiniaczony. Oh my god, ciasteczko! Brązowy, szurnięty ciastek. Kto jest za ciastkiem? Jesteście za ciastkiem na wstępie? Czekajcie, to jest na razie połowa. Niebieski. Ja na razie jestem w stanie wziąć brązowego. Różowy jeszcze ewentualnie jest. Wkurzony ciastek. O, to ma fajne kolory. Tak, weźmy sobie wkurzonego. Co tu jeszcze mamy? Jakieś inne? Latynoski elf. Ciastek, no widzę, spodobało wam się również. Mi również się spodobał ciastek. O, piernik jeszcze jest, ale piernik wygląda jak ciastek. Więc tak to bez sensu. Nie.
No pingwina mamy, słuchajcie, mamy pingwinka. Mamy maskę bałwana. Maska Renifera, który ma szczery uśmiech. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy latynoskiego Mikołaja też, ale ten, słuchajcie, ten Renifer też jest fajny. Ten Reniferek też jest fajny. Pingwin to taki dziwny. Ale Renifer jest cały czas uśmiechnięty, mi się podoba. Dobra, to pytanie. No ja jestem za Reniferem, ewentualnie za ciastkiem. Być ciasteczkiem czy Reniferem? Wy piszecie też pingwin, tak? Oh my god, ciężka sprawa. Pingwin, pingwinek. No, Renifer, okej. Okay. Ja może wam pomogę. Reniferek wygląda tak. Zróbmy ankietę. Ciastko z pingwinem może, co? Ciasteczko. Większość osób pisze ciastko. Czyli co? Ciasteczko wybieramy. Czekajcie. To było to. Wkurzony ciastek. Tylko to jest taka sytuacja, że będzie widać mi tył głowy i tylko maska z przodu. A Renifer... O, pingwinek też jest śmieszny. Tylko on ma tak jakby łapki. Nie wiem, co to jest. A Renifer to w ogóle jest taki byczy. Nie no, piszecie ciastek. Ewidentnie ciastek widzę. Ewidentnie widzę, że ciastek chcecie. Ciasteczko. Dobra, niech będzie ciasteczko. Ale ten jest uśmiechnięty. Ja wezmę uśmiechniętego, nie chcę wkurzonego, wezmę sobie uśmiechniętego pierniczka. Tyle piernicze, że słuchajcie, będzie pierniczek. Okej. Okay. Jestem wesołym pierniczkiem. O, ja pierdzielę. I co? Oh my god, nie no, serio. Renifer. Teraz piszecie Renifer. Brzydki, no brzydki jest, nie? Słuchajcie, gdyby ta czapka była w całości, no to wygląda jakbym miał, słuchajcie, od tej strony. Inaczej, z przodu jest ok, ale z tyłu wygląda jakbym był, nie wiem, miał z przodu jakiś kawałek orzecha. Ja proponuję, że może faktycznie to wymienię. I wezmę sobie... Czekajcie, gdzieś tu były. Teraz godzina w ogóle. Czy czasami już ktoś nie przyszedł? Zaraz zobaczmy. Na razie nikt nie przyszedł, okej. Okay. Sobie włączę, żeby w razie czego słyszeć, czy ktoś przyszedł na TeamSpeak'a. Gdzie to były te świąteczne? O, świąteczne. Nie, tutaj świąteczne. Zobaczmy jeszcze Renifera. One są darmowe, więc mogę spokojnie wybierać. O, i widzicie, tył jest znacznie lepiej wykończony. Tył jest lepiej wykończony. A przód? O, uśmiechnięty Renifer. Dzień dobry. Ja pierdzielę. Oh my god. Zobaczmy jeszcze pingwina w akcji. Jak wygląda pingwin w akcji? Pingwinek, proszę bardzo, darmowy. Okej. Okay. O, i z czapeczką jest. Tylko, że tak nie za bardzo pasuje, co? Nie no, pingwin jest taki dziwny. Taka szyja w dużo. No weźmy Renifera. Słuchajcie, TeamSpeak'a wam nie podam, bo TeamSpeak wyłącznie jest dla osób, z którymi po prostu nagrywam, dla ekipy, tak? Tutaj, w tym momencie. Jak już była taka akcja, że zaprosiłem wszystkich, którzy chcieli, i po prostu był szał. Nie było wiadomo, co się dzieje. Okej, mamy wesołego Renifera. Ja proponuję w tym momencie, ja Mikołajek Renifer, proponuję, że po prostu zaraz puścimy po prostu jakieś misje i wspólnie, razem podziałamy. Co wy na to? Jakieś wyścigi, jakieś misje, akcje. A być może są już nowe tryby, które byśmy mogli od razu sprawdzić, przetestować. Okej, strefa ewakuacji. Czekajcie, gdzie jest nasz... Czekajcie, co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest nasz... Dobra, wsiadam tutaj. Nie wiem do końca jeszcze, o co chodzi, jak to działa. Okej. I co, jedziemy, tak? Mamy się udać do strefy ewakuacji. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. Przyznam szczerze, że jeszcze nie grałem tutaj. Okej. Okay. Czyli tak, musimy dotrzeć do strefy ewakuacji. Tam się rozbił nasz cel, nasz boss. I my musimy go chronić. Mówiąc tak wprost, ewakuować, tak? A z kolei przeciwna drużyna musi zlokalizować go i zniszczyć, zabić. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jakoś nam się tam uda podziałać. W przeciwnej drużynie tam też są mocne osoby, tyle co pamiętam. Także no... No, w przeciwnej drużynie są mocni gracze, to pamiętam, kojarzę
kojarzę część ników, część osób kojarzę, także wiem, że znają się na grze, znają się na rzeczy i jeżeli się biorą do zabawy, to bardzo szybko i dobrze mi to idzie. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje. Dojeżdżamy na miejsce. Kto tu kieruje? Bartek SC, świetnie. Kieruj nas dobrze. A jak? Co to jest? Odszukaj cel. Czy gdzieś tutaj się rozbił nasz przyjaciel? Co to jest? A oni szukają na razie. Nie możemy się atakować. Musimy znaleźć cel. Gdzieś tu na terenie rozbił się odrzutowiec, tak? Z naszym mistrzem cudownym. Co oni tam się strzelają nawzajem, czy jak? Musimy znaleźć, czekajcie, gdzie on jest? Tutaj go nie ma. Jezu, zabijesz mnie. Oh my god. Nie wiem, czy zaraz nie wysiądę po prostu. Żeś nas przyblokował, chłopie. Okej. Dobra, słuchajcie, szukajcie tego odrzutowca. Gdzieś tu powinien się rozbić odrzutowiec z naszym bossem. Nie ma? Jest, jest, widzę. Widzę, tu jest. Odszukaj cel. Okej, tu jest nasz cel, a on gdzieś się ukrył chyba. A ten za nami jedzie, no patrzcie. O, czekajcie, co to jest? Dziwna misja, naprawdę. Co, się skitrał, czy jak? Tu jest w ogóle jakaś flara. Naprawdę cel do punktu ucieczki. Okej, znaleźli go, znaleźli go. No. A czemu ja nie mogę strzelać? Czekajcie, co tu się dzieje? Rozmowa głosowa, dostęp do pojazdu. Tryb pasywny? Nie. Nie miałem trybu pasywnego. Dziwna sprawa. Słuchajcie, kojarzycie to w ogóle, co tutaj się dzieje? Dziwna sprawa, że nie mogłem strzelać, nie? Spróbujmy jeszcze raz. No nie ogarniam, słuchajcie. Pierwszy raz gram w ten tryb. Chciałem sprawdzić, co tu się dzieje, jak to wygląda. I dziwna akcja. Nie wiadomo, o co chodzi. Czeski film, że tak powiem. Normalnie czeski film, słuchajcie. O, dobra, teraz będzie... O, teraz będzie łatwiej, bo teraz będę... teraz muszą mnie ewakuować. Pawełek się rozbił. Paweł jest prezesem w tym momencie. Mój renifer się rozbił, mój samolot się rozbił. Jestem celem. Och, cholera, mam tylko takie coś. Unikaj zabójców i daj sygnał swoim ochroniarzom. Oj, 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 w drugą stronę, oni z drugiej strony przyjadą. Dobra, dobra. Także ja już tam biegnę do ochroniarzy. Może uda mi się ich tam... O, Holender, zaraz mnie tu znajdą chyba. Czekajcie, muszę się skitrać. Dobra. Może się uda. Dobra. Gdzie oni pojechali? No, przyjedźcie po mnie. Oh my god. Oh my god. Czekajcie, o, tu są. Nie, nie strzelaj do mnie, ej. Nie, nie, ty masz mnie wziąć. Ja pierdzielę, szybko. Jedź. Oh my god. No nie, zabiją mnie, no co za ten. Ja pierdzielę, zabiją. Ach, poszło. Mogę poczekać na samochód, słuchajcie. Jakby przyjechał samochód, byłoby prościej. No ja od razu na motorek chciałem wziąć, widzicie. Okej, dobra, już wiadomo, o co chodzi. Tylko kwestia jest taka, że osoba, która jest tym bossem, tym VIP-em, musi być w miarę ogarnięta, żeby rzeczywiście zgarnąć
ochroniarzy, żeby jak najszybciej ochroniarzy poinformować. Słuchajcie, jestem tutaj. Okej. Także warto strzelać w kierunku tymi flarami. Tylko nie wiem, czemu ochroniarz zaczął do mnie strzelać, nie? Okej, dobra, słuchajcie, musimy teraz zabić VIP-a. Teraz odmienna sytuacja, zupełnie odmienna sytuacja. Myślę, że do 21 będzie akurat live. Okej. Okej, mamy SMG. Nie mam tego działka teraz, nie mogę używać, ale myślę, że to nie jest problem. Najważniejsze, żeby zabić tego prezesa. A tu w miarę szybki i prosty dojazd mamy. Zakładam, że on poleci w drugą stronę. Dobra, nie będę mówił, gdzie co zakładam, bo za chwilę będzie słyszał. Usłyszy mnie i będzie już wiedział, co i jak i gdzie. Ale strzelam, że jeżeli jest to rozsądne, to pobiegnie w drugą stronę. Po to, aby jak najszybciej dobiec do ochroniarzy. Czyli pobiegnie gdzieś tędy, podejrzewam. Bo to jest chyba najlepsza kryjowa. O, coś tu widzi. Nie, to jest nasz. To jest nasz. Czekajcie, gdzie on się mógł ukryć? Dobra, okej, Ricey. Dobra, pięknie. Czekajcie teraz, z której strony przyjadą ochroniarze? Musimy znaleźć tego VIP-a. On pewnie się gdzieś czai. Tylko on musi znaleźć ochroniarzy, a ochroniarze gdzieś tu... O, ochroniarze biegną. Jadą, zniszczmy ochroniarzy. Załatwiony, dobra. O, jedny. Dobra. Gdzie jest VIP? VIP spadł? Nie, to nie jest VIP. To był ochroniarz. Coś tu wybucha. No ile tych ochroniarzy tam jest? Ja pierdzielę. Ten VIP gdzieś się ukrył. Nie wiem, czy to... Czy tędy droga, czy nie? Czekajcie, gdzie tu jeszcze? Ten się pali. Widzieliście? Taki płonący człowieczek przejechał. O, tam coś się dzieje. Jedź. O, jest VIP, widzicie? Jest oznaczony. Czekajcie, którędy by tu go wziąć? Na główną wjeżdża, na główną będzie chyba wjeżdżał. Dobra. Jezus, to drzewo ktoś postawił. Dobra, zabiłem. Udało się, pięknie. I grający z ogniem, dokładnie, jakiś szaleniec. No widzieliście, na motorze jechał, jeszcze się podpalił. Ricey, ty niedobry, ty. Pięknie. No pięknie. Jak to nie czytam komentarzy? Zawsze czytam komentarze. Czasami nie czytam, dobra, no czasami nie czytam, kiedy jest dużo akcji i tak dalej, no to wtedy rzeczywiście nie. Wtedy też rzeczywiście nie czytam. Musiałem napisać, bo nie wiem, czy wszyscy widzieli. To nie jest kwestia tego, że wywaliło coś, tylko po prostu YouTube ma czasami problemy. Jeżeli jest większa ilość odbiorców, większa ilość widzów,
No to rzeczywiście wtedy ma problem. To rzeczywiście ma problem. A widzę, że tutaj są. Troszkę. Jest nas coraz więcej, więc. Stąd problem. Okej, przebiegniemy się. Znowu jestem VIP-em. Dlaczego ja znowu jestem VIP-em? Chociaż nie, dobra, może tym razem się uda. Słuchajcie, ani razu jeszcze VIP nie przetrwał. Ani razu jeszcze VIP nie dotarł do celu. Także może tym razem. Holender jasna śmigłowiec. Jak Pawła trzeba zabić? Kto tam tak pisze? Brzydko pisał. Nie, nie, nie zabijajcie Pawła. Właśnie nie, Pawła nie trzeba zabijać. Paweł nie chce źle. Paweł chce tylko dotrzeć do domu. Oh my god. Oh my god, oh my god. I śmigłowiec leci, i śmigłowiec leci. Holender jasna. Okej, muszę się tu schować. Ja sobie tu wyskoczę zaraz na... Czekajcie, tu mnie chyba nie zobaczą. Oh my god. Śmigieło. Czekajcie, ja sobie tutaj zaraz pyknę. Czekajcie, tam pojechał, ok. Dawaj, 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 gazu, gazu, gazu! Czat, czat, czat! Co, już? Myślałem, że wygraliśmy. Coś nam buchnęło. Ok. Pędzą za nami, słuchajcie, pędzą za nami! Oh my god, oh my god. Abyś dobrze prowadził, kimkolwiek jesteś. Nie wiem, kto mnie tutaj prowadzi teraz. Ale widzę, że tam jadą. Rajsy jedzie. Strasznie, strasznie goni. Ale jest pochylony, więc widać, że... Już nie. Jezus, chłopie, szybciej jedź. Co tak powoli? Naciś, naciś. Gonią. Gonią nas. Gonią. Ja pierdzielę. Oh my god. Nie, damy radę. Chyba dojedziemy, co? Są blisko, ale nie zdążą nas dogonić. My jedziemy motorem. Co prawda ten motor zbyt szybko nie pędzi, ale to też kwestia tego, że są dwie osoby na nim. Okej, jesteśmy. Policja, ewakuacja. Udało się. A Paweł właśnie założył kask. W tym momencie. Co tam polski Sopel? Mówi, że śniegu nie będzie. Ale mówi, że w GTA nie będzie śniegu, czy nie będzie w rzeczywistości śniegu? Nie wiem, czy właśnie zwróciliście uwagę, ale zrobiliśmy 12 tysięcy. Czujecie? 12 tysięcy zrobiliśmy. Bardzo szybko. Bardzo dużo. Mnie się podobało. Nie, mam nadzieję, że śnieg spadnie na święta. To jest taka moja cicha nadzieja, że rzeczywiście ten śnieg się pojawi, rzeczywiście będzie i będziemy mogli polepić śnieżki na dworze i przede wszystkim też w grze. Okej, ewakuacja. Już widzę, wszyscy ewakuację dają. Nie, nie dają wszyscy ewakuację. Ja bym dał ewakuację jednak. Gonitwę. Dobra, damy ewakuację, a później damy gonitwę. Damy ewakuację numer 2, a później zrobimy sobie jeszcze gonitwę. Jak to nie będzie w rzeczywistości? Co mnie straszycie? Czemu mnie straszycie? Tutaj damy 4 rundy. Ponownie wyślę zaproszenia. Być może ktoś dołączy. Być może ktoś, kto jeszcze nie mógł dołączyć. O właśnie, jeszcze zobaczymy, czy mogę zaproszenia przyjmować. 9 zaproszeń. Przyjmij. O, jest. Działa. Przyjmuję następne zaproszenia. Ok. Ok. O, i widzicie, wystąpił błąd. Przepraszamy. Nie powiodło się. Przyjmij. Błąd. No właśnie. Muszę znowu poczekać. Ostatnie 3 zaproszenia muszą poczekać niestety. Jeszcze raz wyślę zaproszenia, bo być może tutaj te osoby jeszcze dołączyły. Chwilkę poczekamy. Teraz mamy 9 osób, także będzie troszeczkę ciekawiej. Im więcej osób w takim trybie jest, tym lepiej. Naprawdę, tym lepiej. Okej, 2 osoby dołączają.
10 już mamy. Jest Mavin. Nie mogę każdego pozdrowić osobno, wybaczcie, ale mogę pozdrowić was wszystkich, także serdeczne pozdrowienia i wesolutkich. Dobra, jedziemy z tym. Mam nadzieję, że nie będzie nikt tutaj oszukiwał w grze, bo zdarzały się kiedyś takie sytuacje. Pamiętam, zrobiliśmy live'a i przez cały live były osoby, a przynajmniej chyba jedna osoba, nie pamiętam teraz ile osób było, ale przynajmniej jedna osoba się zdarzyła, która przez cały live non-stop cały czas oszukiwała. I to było widać. I wszyscy już pisali. Wszyscy pisali. Helikopterem mówicie? To jest dobry pomysł, tylko wiecie co, tu jest taki mały minusik. Helikopterem jestem w stanie wykryć, ale nie jestem w stanie zabić tej osoby, nie? Jezus Maria. Jeden VIP. Tyle zabójców i tylu ochroniarzy. Szok. Szok, po prostu szok. Co tu się będzie działo? Opatrzcie, nawet kobieta jest. Jedna kobieta jest zabójcą. Ładnie, ładnie. Kiedy będzie plaga? No plaga mi coś mówi, że około 19:30 powinien do nas dołączyć. Mam nadzieję, że zdąży się wyrobić. Nie wiem, coś tam go przytrzymało. No jak nie, no to będziemy po prostu sami tutaj działać. Sami będziemy tutaj się bawić. O, jakaś kobitka koło mnie stoi. Z takim machine gunem. Będzie masakra. Będzie rzeźnia. Nie, faktycznie, weźmy sobie śmigłowiec. Za przeproszeniem się rozdupcę bezpośrednio na przeciwniku. No bo dobra, okej, może być minigun. Jestem za. Jeżeli ktoś umie pilotować i nas nie zabije, to spoko. Dobra. Byle nas nie zabił. Mam nadzieję... Jezus Maria! Mam nadzieję, że to nas teraz tylko straszy. Że naprawdę potrafisz latać. Oh my god, dobra. Okej, ja tam mogę pluć właśnie, bo tutaj mamy nieograniczoną ilość amunicji. Gdzieś tutaj powinien być nasz przeciwnik. Także ja już teraz się muszę rozglądać. Tu się rozbił samolot. Tu ogólnie są pola, więc zakładam, że najbliżej mógł uciec gdzieś tutaj pod te... pod te wiaty. Chyba, że ktoś go już zobaczył. Nie wiem, w którą stronę pobiegł. Ja zakładam, że w tamtą. Gdzie on może być? Za wysoko lecisz, za wysoko lecisz. Może obniż troszeczkę pułap. Tam ktoś wyskoczył chyba. Okej. Musimy się rozejrzeć. Ja zakładam, że on gdzieś tutaj się będzie ukrywać. Tu nie ma. Pod wiatami pewnie gdzieś się ukrył. W tych krzaczorach. Okej. Może wypłoszymy go troszeczkę. Nie ma? Na pewno gdzieś jest. Motocykliści, dawajcie. Jest tutaj? Nie ma. Też nie ma. No patrzcie, gdzie on się ukrył? Ja cię szpierniczem. Widzieliście, gdzie on poszedł? Teoretycznie płaski teren. Teoretycznie jest tutaj tylko i wyłącznie pusta przestrzeń. Tu coś biegnie. Tam coś biegło. Tam coś biegło. Ej, słuchajcie, tam coś biegło. Ja tam widziałem, że coś biegło. Co się tutaj będziesz do nas strzelał? Ja ci poszczelam. Gdzie tu no szczelasz? Jest, dobra. Podziurawiony. A tam ktoś na piechotę biegł. Wcześniej. Nie znaleźli go jeszcze. Ja nie wiem, czemu on nie wystrzelił flary. VIP powinien wystrzelić flary tak naprawdę. I tutaj jak najszybciej udać się do samochodu opancerzonego i szukać ucieczki. Coś tu naparzają, coś tu jedzie, coś pojechało. A to nie był nasz? Nie, to nie jest nasz. Dobra, zabiłem sepka. Wiecie, wolałem się upewnić, bo nie wiem, czy mogę swoich zabijać. Wiecie, teoretycznie to nie jest Battlefield, ale... Kij wie, jeszcze tam kogoś postrzelę. Zabił go, dobra. Nie wiem, gdzie on był, słuchajcie, na środku pola.
Na środku pola jakiś koleś biegi. Motocyklista go dorwał.